Mateusz Kaniowski, oto zwycięzca walki wieczoru Gali Fame 13 Unboxer. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jak ty się czujesz po tej walce? No cieszę się, nie powiem, że się nie cieszę, nie? Fajne. Najbardziej obity w życiu? W sumie to nie wiem. Bywałem chyba bardziej poobijany, ale to nie był łatwy moment mojego życia, nie? Widać bardziej po tym profilu, teraz stoję tym lepszym. No tak, ale zwyciężyłeś. Pytam cię już w oktagonie, czy coś sobie udowodniłeś tym i teraz tak już na spokojnie ochłonąłeś. Co ci największą frajdę sprawia w tym zwycięstwie? Kurczę, no fajnie było mu... Nie, no nie mogę tak powiedzieć, ale powiem ci tak, czułem satysfakcję, jak widziałem, że pierwszy prawy wszedł, drugi prawy wszedł, trzeci prawy wszedł, myślałem, czułem sobie, kurczę, jestem w stanie to wygrać. I to był taki moment, w którym miałem taką euforię, że jeśli tylko pokażę więcej serducha, to już to wygram. Mniej więcej, mam wrażenie, że pierwszym to była kompletna dominacja, bo Indruś tylko cofał i zasłaniał, a ty biłeś. Tak, no to też duża zasługa mojego trenera, sprzedał mi dobrego tipa, mam dłuższe ręce, lewy, prawy, proste akcje, bardzo długi prawy cios i to rzeczywiście zadziałało. Gdzieś tam zabrakło tej gardy u Nitra, gdzieś tam zabrakło uników i dzięki temu wygrałem tą walkę między innymi. Podczas waszego face to face'a powiedziałeś, że on sobie może gadać, ale ty udowodnisz w oktagonie, czy jesteś w 100% zadowolony z tego, co się wydarzyło? Niekoniecznie, tam było dużo wiatraków, dużo dziwnych akcji, totalnie byłem wypruty z sił, jakby wiadomo, że Sergiusz też, ale ja nie będę zgrywał cwaniaka, ja w trzeciej rundzie patrzyłem na ten wielki zegar za moimi plecami, miałem takie, niech to się w końcu skończy, nie? Jak Nitro wypluwał szczęgę, miałem takie, Jezu, dobrze, mam 15 sekund oddechu i sam łapałem się siatki, sam łapałem oddech i nie było łatwo. A jak dostałeś tą bombę, po której przysiadłeś, pod koniec pierwszej rundy, co wtedy się w tobie włączyło? To był taki strach, lęk, czy raczej takie, o, jedziemy dalej? Było raczej takie, czy to mnie boli? Czy jestem w stanie się podnieść? Jaka była odpowiedź? Podniosłem się, miałem takie, ej, myślałem, że będzie boleć bardziej. Mówię całkiem szczerze, nie chcę zgrywać kozaka, ale nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia po sparingach, czy to jest kwestia siły ciosu, czy to jest kwestia tego, że gdzieś tam uniknąłem, czy dobrze trzymałem twarz, że nie leciało to na szczękę, tylko bardziej na tą część, która mnie boli, ale jakby... Nie mam, w tym przynajmniej teraz, może jestem na adrenalinie, nie czuję tych ciosów do tego momentu i mnie nie boli. Może jutro się rano obudzę obolały, ale wiem, że to nie były ciosy, które sprawiały, że czułem się zdemotywowany i to chyba było widać. Czy czujesz się absolutnym zwycięzcą? Taki one of the one dzisiaj? Grałeś main event. Kurczę, czułbym się jakbym, wiesz, jeszcze pokazał klasę na tych konferencjach i na tych face to face'ach. Nie można być najlepszym we wszystkim, ale cieszę się, że chociaż tutaj mogłem dać jakąś odpowiedź. Gdybyś mógł cofnąć czas, to byś brał tę walkę? Ze względu na to, co się działo na konferencjach, czy jednak nie? Wziąłbym, bo wygrałem, nie? Jakbym nie wygrał, to bym pewnie tak, nie... Ale sam wspominasz o tym, nie mówisz przede wszystkim o walce, tylko o tych konferencjach, że jednak, kurczę, tam nie siadło. No mogło być lepiej, nie? Ale i tak dla mnie było najważniejsze, żeby wypuścić swoją nutę do oktagonu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jest już na Spotify, jest na moim kanale. No i gdzieś tam wygrana sportowa była dla mnie ważna. Wiadomo, że wizerunkowo też się mogłem lepiej pokazać, ale wiesz, przeszłości nie zmienię, lecę dalej. To był fajny checkpoint w moim życiu i w sumie to tyle. A stresik był duży? Jak szedłeś do oktagonu? Wbrew pozorom nie. Bardziej bałem się właśnie potarczek słownych, konferencji, przed tym się bardziej stresowałem, gdzieś tam udało mi się osiągnąć taki buddyjski spokój, że niezależnie od tego, co krzyczy oktagon, tak, jakie słowa tam padają, czy że nitro, ja robię swoje. I to mi się udało osiągnąć, spokój. Okej. Okay. Dziwiło cię to, że go bijesz i on nie pada? Tak, był wytrzymały. Jakby nie można mu również odmówić woli walki, tak? Ja wielokrotnie uderzyłem go bardzo mocno w nos. Widać to było, że ten nos ma mocno obity. Ja myślałem w pewnym momencie, że to już będzie taka walka na poddanie się, ale oddawał sierpowe, kontrował, walczył do samego końca mimo mniejszej kondycji. I za to też na pewno należą mu się jakieś gratulacje. Przepraszam za to kichnięcie. Niemniej jednak jemu się należą gratulacje, tu się należą gratulacje. A cała gala? Podobało ci się to wszystko, co się dzisiaj tutaj działo? Czy byłeś tak skupiony, że w ogóle nie kontaktowałeś wcześniej tak jakby? Wiesz co, oglądałem tak sporadycznie walki, dużą część spędziłem w szatni, gdzieś tam z trenerem, więc no fajnie było. Jakbym wygrał Rama, to by było zajebiście. No ale to trzeba było poddymić. Trzeba było poddymić na kontach, to może bym wygrał. Ale w ogóle Pasut chyba tego Rama wygrał, czy... A on nie, a nie, no poddymiał na konferencjach, więc w sumie on zasłużył bardziej. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o ciebie, dużo osób się pyta, kiedy wróci ten stary Unboxer, ten, który nagrywał unboxingi, które między innymi ja oglądałem z moimi ziomkami na studiach i tak dalej. Teraz byłeś taką smutniejszą wersją samego siebie sprzed kilku lat. Czy to zwycięstwo może ci wrócić na takie tory takiego luzu? Tak, bo mam o wiele bardziej wyrąbane w opinie innych ludzi i to mi mega pomogło. Jestem uodporniony trochę
na to i dzięki temu mogę robić content, jaki chcę. Kanał Unboxal, dalej będzie, będą tam jakieś paczki od widzów. Może to jest content rozrywkowy, który nie jest już modny, większość ludzi robi komentary, ale ja się dobrze przy tym bawię i mam czas na wiele innych rzeczy, więc... Czy uważasz, że ludzie przejdą teraz na twoją stronę? Nie wiem, to jest ich wybór, nie? Ja mogę sobie analizować, wysnuwać jakieś wnioski. Na pewno są ludzie, którym gdzieś tam podobała się ta wygrana i im wszystkim bardzo dziękuję, którzy mi kibicowali. Jednak no, wiesz, no jeśli ktoś bardzo kocha swojego idola, to pewnie zdania nie zmieni, ale wiesz, ja się mogę obrażać czy coś, ale wiesz, nie mam na to wpływu i ludzie mają do tego prawo. Od 1 do 10 jak jesteś zadowolony ze swojej postawy? 7. Piękna ocena. Dzięki. Bardzo dziękuję za wywiad, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, widzimy się w kolejnym unboxingu.